samorządowcem i wieloletnim członkiem zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Na prośbę organizatorów i oczywiście z wielką przyjemnością będę prowadziła dzisiejszą konferencję. Szanowni Państwo, organizatorami tej konferencji jest Gmina Miejska Koło, reprezentowana przez burmistrza pana Krzysztofa Witkowskiego. Serdecznie witamy, panie burmistrzu. Organizatorem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, reprezentowane przez prezesa pana Zdzisława Zasadę. Witamy, panie prezesie. I organizatorem jest Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, reprezentowane przez prezesa pana Eugeniusza Gołębiewskiego. Witamy, panie prezesie. Miasto Koło już od 8 lat jest członkiem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Od 4 lat liceum ogólnokształcące imienia Kazimierza Wielkiego w Kole właśnie, a od 10 lat Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą jest również członkiem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. To jest jeden z przyczynków, dla którego te trzy podmioty organizacyjne podjęły już od dłuższego czasu różnego rodzaju formy współpracy. A ponadto bardzo ważna jest tutaj osoba włodarza koła, dlatego że miłośnik średniowiecza, ale tak naprawdę człowiek renesansu. Pan doktor Krzysztof Witkowski jest doktorem nauk humanistycznych, mediewistą, historykiem, muzealnikiem, osobą, która jest specjalistą od public relations, jest regionalistą i ma na swoim koncie wiele artykułów dotyczących historii koła, historii zakonu bernardyńskiego i początków państwa polskiego. Jest też prawnikiem, aplikantem radcowskim trzeciego roku, więc taki człowiek renesansu oczywiście w połączeniu ze stowarzyszeniami, o których wspominałam, doprowadził do zorganizowania tej naukowej ogólnopolskiej konferencji w Kole właśnie. Panie burmistrzu, poproszę w imieniu organizatorów o zabranie głosu oraz o, jako gospodarz miejsca, oficjalne rozpoczęcie konferencji. Bardzo proszę. Serdecznie witam wszystkich Państwa, szczególnie naszych gości przybyłych spoza miasta Koła, w murach XVI-wiecznego ratusza miejskiego, siedziby władz miejskich od wieków. Ale w szczególności chciałem przywitać naszych gości przybyłych spoza naszego gościnnego miasta. Chciałbym przywitać przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, profesora Antoniego Barciaka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry. Serdecznie witam kolegę samorządowca, bardziej doświadczonego, prezesa zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, pana Eugeniusza Gołębiewskiego, burmistrza miasta Kowala. Witam. Serdecznie witamy gorąco doktora Zdzisława Jana Zasadę, prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Witamy serdecznie magistra inżyniera Stanisława Pawlaka, przewodniczącego oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy. Witamy serdecznie. Witam gorąco Państwa prelegentów, którzy dzisiaj wygłoszą referat. Ja żałuję, niestety nie miałem czasu, kiedy zostałem burmistrzem, to już nie mam na to czasu, niestety. Gorąco Państwa witam i z wielkim podziękowaniem w imieniu władz miasta i mieszkańców za to, że przyjęliście tutaj zaproszenie do naszego miasta. Myślę, że będzie jeszcze okazja może obejrzeć najciekawsze nasze miejsca, zabytki. Serdecznie witam Państwa i witam również współorganizatora, pana dyrektora muzeum Tomasza Nuszkiewicza. Witam serdecznie i witam również, widzę, pani dyrektor biblioteki jest Aleksandra Kowalska, pan dyrektor Domu Kultury, pani kierownik naszej instytucji MOKY, jest wielu kierowników naszych jednostek organizacyjnych. Witam prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła, pana Grzegorza Mokrzyckiego, z całą drużyną. Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam media również obecne na dzisiejszej konferencji. Oczywiście Państwu
miejscowym, naszym mieszkańcom nie muszę zbytnio naszego miasta przedstawiać, ale postaram się w takim telegraficznym telegraficznym skrócie przedstawić. Mówi się o naszym mieście, że to jest miasto bez kantów. Lokowane zostało w 1362 roku, oczywiście przez króla Kazimierza Wielkiego. Z ciekawszych zabytków, jakie w naszym mieście się znajdują, to ruiny zamku, które dobitnie badania archeologiczne z zeszłego roku dowiodły, rozpoczął być budowany właśnie za czasów Kazimierza Wielkiego. Mamy przepiękny barokowy klasztor i kościół ojców Bernardynów tutaj niedaleko. Jesteśmy w XVI-wiecznym ratuszu miejskim, jednym z największych w Wielkopolsce ratuszy, poza poznańskim, kaliskim i leszczyńskim. Mamy też XV-wieczny kościół Fardy, którego najciekawszym zabytkiem jest płyta nagrobna Jana Zgarbowa, syna Zawiszy Czarnego. Natomiast jeśli chodzi o nasze miasto, jest to miasto powiatowe, powyżej 22 tysięcy mieszkańców. No, obecnie naszą przyszłość wiążemy z projektem geotermalnym, czyli jeśli otrzymamy, mamy pierwszy odwiert geotermalny na terenie naszego miasta, staramy się w tej chwili o wykonanie drugiego odwiertu geotermalnego, budowę ciepłowni geotermalnej i liczymy na to, że to się stanie dla naszego miasta pewnym kołem zamachowym również w rozwoju. Mamy wiele przedsiębiorstw w skali międzynarodowej, jak Budmeister, Geberit, Saint-Gobain. Także mamy całą dzielnicę przemysłową, gdzie te przedsiębiorstwa mają swoje miejsce, Sokołów, zakłady mięsne, firma André. Także również gospodarczo nasze miasto jest rozwinięte. Największe firmy światowe mają tutaj swoje centrale w naszym mieście, tak jak chociażby amerykańska firma Woodmeister. Myślę, że to tyle. No, Państwo też będziecie, mam nadzieję, mieli później czas obejrzeć nasze miasto i zapoznać się bliżej z dziejami naszego miasta i stanem obecnym. Serdecznie Państwa witam, już nie będę przeciągał. Dziękujemy panu burmistrzowi za krótkie, syntetyczne przedstawienie historii miasta Koła i plany na przyszłość. Pozwólcie państwo, że podziękuję w imieniu organizatorom, komitetowi honorowemu, bez którego ta konferencja obyć się po prostu nie mogłaby, bowiem on sprawował i sprawuje nadal nadzór merytoryczny nad konferencją i będzie brał jeszcze udział w opracowaniu materiałów, które ukażą się w publikacji Zapiski Kazimierzowskie, a być może jeszcze w jakiejś innej publikacji, jeszcze syntetycznie zbierającej treść wszystkich wykładów. Komitet honorowy tworzy profesor, już dzisiaj wspomniany, doktor habilitowany Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dziękujemy pięknie, panie profesorze. Profesor doktor habilitowany Stanisław Kunikowski, reprezentujący Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku. Dziękujemy. Oraz pani doktor habilitowana Barbara Kowalska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. Pięknie pani doktor. Dziękujemy. Dziękuję również w imieniu organizatorów za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej konferencji dyrektorowi Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, panu Tomaszowi Nuszkiewiczowi oraz prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, panu Grzegorzowi Mokrzyckiemu. Szanowni państwo, przed nami 9 wystąpień. Trudno dyscyplinować, kiedy mamy do czynienia z tak ciekawymi tematami i z tak znamienitymi wykładowcami, ale konferencja ramy swoje mieć musi w granicach 15-20 minut, nieprzekraczalnie absolutnie. Prosimy, żeby tę dyscyplinę czasową uszanować. W połowie wykładów przewidujemy
krótką przerwę kawową. Po zakończeniu organizatorzy zaproszą nas do wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz do odwiedzenia wystawy, która jest tutaj w tym samym obiekcie w Wieży Ratuszowej, dotycząca technik, fajans, formy techniki zdobnictwo. To jest impreza towarzysząca dzisiejszej konferencji. Po zakończeniu przewidywany jest też poczęstunek, a jeszcze w przerwie oddamy przed zakończeniem głos dwóm prezesom, dwóm stowarzyszeń, którzy są współorganizatorami, jak i pan burmistrz miasta Koło. Szanowni Państwo, powiem tak, kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej, a cóż my o tym tak naprawdę wiemy? Wiemy trochę, ale czy my jesteśmy w stanie dowiedzieć się jeszcze więcej, tak naprawdę do końca nie wiadomo. Ta konferencja będzie nam na pewno te treści przybliżała. Ale materiały źródłowe pisane, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach, to kroniki kupców, to zapiski kronikarzy, to zapiski duchowieństwa czy artystów, materiały z literatury, obrazy, portrety. To są materiały, w oparciu o których możemy, historycy mogą, badacze mogą wnioskować o tym, jaka ta była rola, jaka to była rola kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej. Późniejsi badacze też próbowali na to pytanie odpowiedzieć, ale wszędzie, kiedy się bada ten okres, to są kwestie wojen, przymierzy, rozejmów, traktatów, czyli takie obszary życia, gdzie występują głównie mężczyźni i zawsze głównie występowali mężczyźni. Więc z tych informacji źródłowych podawanych przez Jana Długosza, Gala Anonima, Wincentego Kadłubka, możemy się dowiedzieć bardziej o pozycji mężczyzn w świecie średniowiecznym. I mówię współczesnie, współcześni badacze też nam wie dużo większej ilości informacji z uwagi na odległość czasu dostarczyć po prostu nie mogą. Rola kobiet w średniowieczu to właściwie małżeństwo, rodzicielstwo, macierzyństwo, dbanie o męża i gospodarstwo domowe. I tak właściwie wszystkie te badania doprowadzają nas do takiego wniosku. Oczywiście są wyjątki i o nich też dzisiaj usłyszymy. Czy dowiemy się więcej? Nie wiem, aczkolwiek czytałam, że prowadzone są badania na DNA piastów. Badania genetyczne, z którymi są pewne kłopoty, żeby pobrać materiał genetyczny do analiz, ale ten już pobrany, proszę Państwa, wskazuje, że nie zawsze cechy genetyczne władców Polski, synów, były zgodne z cechami genetycznymi władców Polski, ojców. I tu się otwiera kolejny obszar do badań i też do ewentualnej roli kobiety w tamtych czasach. Ale to oczywiście opowieść na zupełnie inną konferencję. A dzisiaj chciałabym zaprosić do... Pan burmistrz jeszcze, tak? Chciał sekundkę coś powiedzieć. Coś mu się nasunęło, także bardzo proszę. Taką ciekawostkę, bo są z nami studenci archeologii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którzy tutaj na naszym zamku pod kierownictwem profesora Artura Różańskiego kopali nasz zamek w tym sezonie. Także witam młodzież naszą kochaną. Szanowni Państwo, przed nami pierwsze wystąpienie o bardzo intrygującym tytule Doświadczenia Panny Szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce, wybrane zagadnienia, a zaprezentuje nam te treści dr Witold Brzeziński, reprezentujący Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bardzo proszę. Doświadczenia życia panny Szlacheckiej, zaproszeniu
chyba jakiś hobby plugawki się trochę dało sobie znać. Przechodząc już od razu do rzeczy, z racji ścisłych limitów czasowych. Życie kobiet w przeszłości jest już od dawna przykładem badań, także na gruncie polskiej historiografii, chociaż stan wiedzy o nim jest różny. W zależności od epoki, w jakiej kobieta żyła, w zależności od warstwy społecznej, z której się wywodziła, w różnym stopniu są także znane poszczególne wymiary jej życia. W przypadku kobiet z okresu średniowiecza, pomimo już pewnych osiągnięć, można powiedzieć, nie przesadzając, że bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia, dlatego też chciałbym w tym miejscu podziękować i pogratulować organizatorom podjęcia właśnie tej problematyki, albowiem, no, co do tego nie mam tutaj wątpliwości, to nasze dzisiejsze spotkanie będzie takim bardzo cennym uzupełnieniem w tym wielkim procesie budowania wiedzy na temat życia kobiet w średniowieczu. W moim przypadku będzie to życie kobiety z kręgu szlacheckiego, które, tak jak patrzę na dokonania moich poprzedników, przede wszystkim było poznawane poprzez pryzmat warunkujących je zwyczajów i uregulowań prawnych, w ramach których się ono toczyło. Warto jednak również postawić i podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, jak wyglądało życie szlachcianki i podjąć problematykę wypełniających to życie doświadczeń. Mając to na uwadze, chciałbym w swoim wystąpieniu zająć się kwestią doświadczeń, jakie były udziałem życia szlachcianki w odniesieniu do jego najmniej jak dotąd poznanego etapu, jaki był okres od czasu jej narodzin do wydania załóż. Cel mój nie jest oczekujący, co zrozumiałe, przedstawienie całości związanej z tym zagadnieniem problematyki. Będzie to raczej zaprezentowanie tylko pewnych wybranych uwag, spostrzeżeń na temat możliwości badawczych, jak i też zaprezentowanie wybranych doświadczeń życia panny Szlacheckiego, bardziej o materiał źródłowy, jakim są zapiski ksiąg sądowych dawnych powiatów wielkopolskich w okresie późnego średniowiecza. Ksiąg Koliński dawnego powiatu wielkopolskiego, to akurat te materiały jest podznane mi, acz nie zostały wykorzystane. Jeśli chodzi o możliwości poznania życia panien, to największymi historii dysponuje odnośnie do tych z nich, które jeszcze przed wydaniem za mąż stawały się spadkobierczyniami majątku rodzinnego. Przy czym należy zaznaczyć, że przejęcie na drodze dziedziczenia przez szlachciankę dwóch ziemskich miało miejsce tylko wówczas, gdy ich zmarły ojciec nie posiadał męskiego dziedzica, bądź gdy ten drugi zmarł bezpotomnie. W przeciwnym razie otrzymywała ona w momencie za mąż pójścia tylko pieniężny posag, którym źródła informują przy okazji jego uprawy wraz z wiany przez jej męża, zatem gdy była już mężatką. Informacje źródłowe z okresu panieństwa szlachcianych posiadających braci są stosunkowo rzadkie. Zazwyczaj dotyczą wcześniejszego wyznaczenia i zabezpieczenia wypłaty ich posagu przez ich ojca, bądź są związane z przeprowadzanym przez ich braci podziałem dóbr, których częścią było również uregulowanie wyposażenia niewydanych jeszcze za mąż ich sióstr. W przypadku spadkobierczyń dóbr ziemskich źródła dają nie tylko większe możliwości poznania ich życia sprzed czasu wydania za mąż, ale i też niekiedy poznania go na bardzo wczesnym jego etapie. Jako przykład można tu wskazać losy Agnieszki z Niebarki. Pierwsze informacje źródłowe o niej przynoszą wpisy z odbytego 22 marca 1464 roku posiedzenia Sądu Ziemskiego w Kościanach. Zasądzono wówczas o wyłączenie sprawy postępowaniu, jakie toczyło się między generozem Wielginem, królową Panną, Agnieszką, dziedziczką na Nieparcie, a Wojciechem Tomaszewskim i Mikołajem Kureckim. Jego przedmiotem był zapis, jakiego swego czasu dokonał ich wuj Jan Dubiński. W związku z nim byli oni już wcześniej pozywani, najpierw przez stryjów Agnieszki, Jana i Piotra z Nieparku, następnie, gdy ci dwaj zmarli, przez jej ojca Ścibora, a po jego z kolei śmierci przez nią samą. Dziękujemy bardzo, a teraz poproszę o przygotowanie się do wystąpienia pana doktora Zdzisława Jana Zasady, który będzie nam przedstawiał temat o kobietach z najbliższego otoczenia, ich wpływ na życie oraz sprawowanie rządu przez Bolesława Chrobrego. Pan doktor Zasada jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
jest oficerem Państwowej Straży Pożarnej, regionalistą, historykiem pożarnictwa. Jest autorem kilkunastu książek z tego zakresu. Jest prezesem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, założycielem i długoletnim sekretarzem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Jest też wiceprzewodniczącym Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowne Państwo. Na samym wstępie bardzo serdecznie chcę podziękować prelegentom, którzy byli łaskawi przyjąć moje zaproszenie i zaproszenie stowarzyszenia i zaproszenie władz miasta Koła. I to poparte jest także zainteresowaniem, jakie Państwo nas tutaj obdarzacie w postaci bardzo pięknej frekwencji. Szanowni Państwo, także chciałbym przeprosić, bo mój głos troszeczkę dzisiaj jest nie taki, ale to mówią, że to jest choroba nauczycieli i księży. W związku z tym, no może troszeczkę mieć kłopot. Ale do rzeczy. Bolesław Krople, początkowo nazywany przez kronikarzy Wielkim, był pierwszym królem Polski i jednym z najdłużej panujących polskich władców. Prowadził odważną politykę wobec cesarstwa niemieckiego, Czech i Rusi Kijowskiej, umacniając pozycję swojego państwa na mapie Europy. Bolesław, jak Państwo wiecie, urodził się w 967 roku. Warto podkreślić, że jego siostra Świętosława, urodzona pomiędzy 960 a 972 rokiem, tratkiem małżeństw, była żoną królów Szwecji, Danii, Norwegii i Anglii. Obydwoje wywodzą się z dynastii Piastów, byli dziećmi Mieszka I i pierwszej jego żony Dobrawy, córki księcia Bolesława I Srogiego z dynastii Przemyślidów. Sześcioletni książę od 973 roku spędził jakiś czas, być może nawet kilka miesięcy lub kilka lat, jako zakładnik na dworze niemieckim, zabezpieczając postanowienia konfliktu Mieszka I z margrabią Łużyckim Chodonem.